Jezus Maria, zjadł obleśny! Czekaj, właśnie jest! Robimy siku. Ale nie tu! Znęca się nade mną psychicznie, wykorzystuje mnie. Błagam, pomóż mi. No wypuściłem ją, bo się nad nią znęcasz! Czekaj, wow. Siema, jestem Marek, nie mam już chyba wyborów, prowadzili się do mnie. Znacie tych ludzi z poprzednich odcinków. Najstarsza fanka, jej mąż. Ja mam to gdzieś, dostałem poza nagrywkami, ja się stąd wyprowadzam. Od kogo dostałeś? Z Kani. Od niej? No jest jakaś ale ja wracam do Warszawy. Nie obrażaj. Także nie mam już chyba wyboru, więc ja po prostu zostanę. A co ty robisz w ogóle? Wrzątek? Tak, wodę gotuję chyba jasno. Ona go chce oglądać wrzątkiem. Ja nie biorę w tym udziału, naprawdę. Co tu się dzieje? Jezu Chryste, ja chcę stąd się... Wyjdźcie z naszego domu, puśćcie nasz dom, ludzie! Chyba śmieszny jesteś. Patrz, co teraz robisz. Możesz tu uwierzyć, ale wkurza ta twoja kamera. Naprawdę możesz się zastanowić. Nic się nie skończyło, źle to się dalej nie skończy. No i co, czemu się nie kładziesz do łóżka? Co za ty robisz? A ty po co tu przyszłaś w ogóle? No i co tam masz w ręce? Masz dziadu! O, poparzyłaś mnie, to był wrzątek, co ty wyprawiasz? Ja mi to obchodzi! Co to ma znaczyć? To co ty mi zrobiłeś, to jest, no jest naprawdę wyszła. Godne! No i co to ty wyprawiasz? Kładziemy się do łóżka! Co ty chcesz? Co jest? Jezus Maria, zjadł obleśny! Co to wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Co ci się nagle zaciało, co? Nie! To ty piora patrz. O co chodzi? I teraz się bawimy. Co on robi? A ty co się tak patrzysz? Może też się przyłączysz? Nie mowa. Muszę trójkąta walić? Ułomna jakaś! Ała! Boli, rozumiesz? Powinniśmy się ze sobą pogodzić. Teraz to mówisz? Tak. I spoczeniec. Po 20 latach, to słyszysz? Oni teraz się będą... A ta typiera się patrzy, nie? Ona jest z nim od 5 lat, ta jest z nim od 20. I nagle do siebie wracają. I ta laska, z którą jest od 5 lat, się na to patrzy? Jeszcze jest małolatą? A ty jest chory. Nie, na to nie wchodzę. O, dobra, chodź, Marek, jest. Karzel, on już wyszedł, pojechał. Karzel! Chodź szybko, idź tam do nich i zrób coś, teraz twoje. Idź! No słyszysz co się dzieje? Co się dzieje? Idź, musisz coś zrobić. I co, powiedziałeś im, żeby się wynosili stąd? Weź, co się tam dzieje, ja nie mam ochoty na to patrzeć. Co się dzieje? Ja pierdzielę, rozlałem. Posuwa tą jedną, a ta druga, człowieku, siedzi przed łóżkiem i się na nich patrzy. Co robi? Tą jedną, ta ruda, taka jebnięta. On posuwa, a ta druga siedzi, taka, tu masz łóżko, siedzi przed łóżkiem i się patrzy na to. Chłop, smyczy w jakiś... Co, w smyczy? No w smyczy. W czym? No nie, no że jaja sobie robisz, co? To idź sobie zobacz, ja tam już nie wchodzę, ja pojrzałem chwilę, ja podziękuję już więcej. Ty, Bańczyk! Wy jeszcze zaczęli robić? Co? Zgadnij, trójkąta walą u góry. Patrz, ej, oni zeszli teraz na dół. Chcesz zobaczyć, Kubańczyk? Chodź, Kubańczyk, zobaczysz. Zobacz, no zobaczysz, co tam się odpieprza. Ale ja robię płytę. No, ale chodź zobaczyć, to jest akcja za milion dolarów, no. Miałeś kiedyś chłopa, który chodzi na smyczy? Co? Co? No, co? Zobacz sobie. Co tu za sadomaso się odpieprza? No, na smyczy chodzi chłop. O nie. Co? No zobacz, no. Co się dzieje? Siad! Przesadzacie już. Na cztery łapki, już. Co to się tam bawimy? Przesadzacie. No to jest nasze. Daj głos! Au, au! Daj głos, jesteśmy niewierny. Au, 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 au! Czekaj, właśnie. Au, au! Idziemy. Nie, ja czekam, ja sam z... Już, ruszamy się. Się niewierny. Zawracamy. Daj głos! Au, au! Czemu tu jest taki burdel? Au, au, au! Czemu tu jest taki burdel? Co burdel? Tu jest burdel? No tu, a co, czysto jest? No jest, porządek, jaki ma być. Prosto, tu! Nie widzisz? Przed siebie, już! Niewierny jest, niedobry. Jazda! Chodź, 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 noga, wiecie, noga, że to, co noga. Robicie, jest nienormalne. Noga, Jasieńku. Au, au, au! Tak normalnie ludzie nie robią. Ale my tak lubimy! Ale nie Jasieńku. W ludzie! Daj głos, ale mocno, głośnie. To co my... Nie rozumiem, to co, ona jest z wami, czy o co chodzi? Bo sobie trójkąta robicie? Au, au. Idziemy, już. Noga Jaś, za mną. Czekaj, daj głos. O co chodzi? Oni, to, że oni są chorzy psychicznie, to jest okej. Okay. Ale ta dziewczyna, co ona robi? Co ta dziewczyna z wami robi? No nie, no słyszysz to? Że szczać ma. Słyszysz to? Nie ma takiej opcji. Dobrze. Nie, na szczęście nie sika. Dobry się seczesz, dobry, ale nie mam nic do jedzenia. Później się dzieje, naprawdę. Bo ja to wiesz. Czekaj. Tak, to dzieje się. No to cztery, już i za mną. Noga! Noga, powiedziałam. Noga, ruszaj się, idziemy na spacerek, ruszaj się. Chcę, żeby cały stać rano do masy na bicie. Pani latają, bo my zjadzą.
Gdzie jest Marek? Nie wiem, nie mam pojęcia. A co? Nie masz pojęcia, gdzie jest Marek? No słuchaj, to jest za grubo, nie? W sensie to, co tam się dzieje, jest tak grube. No nie wiem, jak to skomentować, dobrze, ja tu cały czas siedzę, a jak oni wieczorem sobie nie pójdą, to i tak ich wyjebie z chaty po prostu i tyle, no co? Au, się, żeście spali. Właśnie, szczekaj. A gdzie mój Mareczek? A właśnie nie wiem. No właśnie, ja też nie wiem, gdzie jest. Ale co wy robicie, ludzie? Gdzie jest Mareczek? Bawimy się. To niezłe zabawy. A co chciałbyś? Nie. Musimy go znaleźć. Malut. Marek na pewno na górze i tam możecie poszukać. Tam. No masz przecież pieska, to wy weszcie ci Marka. To nie. Tak jest wytrenowany mój pieseczek. To jakiś wilk. Au. Bardziej wilk. Głośniej zawyj. Au. No ty, to czekaj, ja sobie nagram do mikrofonu, będę miał na ten. No, au. Wyj. Będę miał na wstawkę do nowego numeru. Daj głos. No to... Łapa. Patrz no. Druga łapa. Robimy siku. Ale nie tu. Siku. Nie, tu nie. Siku robimy. To idźcie na górę. Nóżka w górę. Nie, tu nie. Lej. Drugi raz. Kuba, to jest chore, nie? Nie, no jak wy teraz, nie chcesz takiego pieska? Ale nie, chodzi o to, że ja nagrywam to i ja do psychiatryka to przekażę, nie? No, tak. To trzeba przekazać do psychiatryka, do materiał dowodowy po prostu, żeby ich zamknęli. To dobrze, że nagrywasz. Teraz wyjemy. Daj głos. Głośniej. Nie, serio, trzeba zamknąć, nie? A ja nic nie brałem, nie? Nic? Czy dosypaliście mi czegoś? Nie, to się naprawdę dzieje. Idziemy. To się dzieje naprawdę. Jaś, ruszaj się, już. Nie, to w tamtą stronę, tam idźcie stąd. Tam jest jedzonko, tam jest lepiej. Zobacz, tu mamy dywany czy nie? Tam jest lepiej, tam idźcie sobie. A tu mamy dywany czerwone, to jest fajnie. Kazu tam był, Kazu, no nie uciekaj. O, gdzie ty tam? Weź się. Zobacz. O, do Kazełka, idźcie się pobawić. Chodź, pobawimy się. O nie, oni ci szukali, Marek. Co się dzieje? Au. Z boku. Iść na górę, bo on będzie się patrzył. Nie, słuchaj, idź na górę, uciekaj. Pobawić się z nami się poszedł, chodź. Co? Gdzie uciekasz? Znowu te twoje ucieczki, które są na zachód. Co tu się k***a odpierdala? Co to ma być k***a? Jakiś ty psa do masy, jakiś chodzi k***a za rękę, on udaje psa k***a, daje łapek. Nie ma tu wejścia. Chyba każe. Ja nawet na czworaka po schodach schodzi. To jest chory. Nie, dobra, weźcie to załatwię, proszę, ja cię nie będę w to mieszał, bo jak wybuchnę, to wiesz, co się będzie działo. Idźcie, nie wiem, każe, idź na pierwszy ogień, ale weź ich w z domu. Każe. Ja im. Idź tam k***a. Zobacz w ogóle, jaki tu jest syf, przecież to jest jakaś masakra. To już domu nie przypomina nam. No to mówię, że to k***a jest melina jakaś. Kaziu, weź to sprzątaj. Ja to zrobię. Bo ty nie mówisz, tak? Ej, halo, słyszysz mnie? Czy też nie słyszysz? Możemy się jakoś dogadać, powiesz mi, o co chodzi? Jestem niemową od urodzenia, więc nie umiem mówić, mogę napisać, proszę. Bo tak myślałem, to napisz, o co chodzi. Czyli co, ty piana jest niemową, tak? A to wychodzi, a to już wiedzieliśmy dawno temu. No ale to trochę dziwne, że ona jest niemową, w sensie... Dobra. Ten człowiek porwał mnie z domu dziecka 5 lat temu i przetrzymywał w piwnicy. Znęca się nade mną psychicznie i wykorzystuje mnie w jakiś sposób. Nie wiem, co mam robić, błagam, pomóż mi. Dobra, ale jak może być co? W ten sposób? Tak, to coś, co? A czy wiedzieliśmy, że coś jest nie tak? Nie spodziewałem się, że aż tak. Myślałem, że ty się zgadzasz na związek z nim. Ty nie chcesz z nim być w ogóle. Pomożesz mi czy nie? Ale jak mam ci pomóc? Nie, weź i może drzwi otwórz, nie wiem, cokolwiek. Chcesz po prostu stąd wyjść, uciec? Tak, no to uciekaj, póki on nie przyjdzie. Masz jakąś kurtkę czy coś? Każe, weź przynieś, tam na krześle jest. A ona ma gdzieś się w ogóle podziać czy coś? Weź może kasę trochę daj. Każe, gotówkę masz? A ty masz? No czekaj, zaraz coś poszukam. Chyba tak. Tak. Weź jej daj tą kurtkę. Póki go jeszcze nie ma. Może sobie zamówić. Ty masz jeszcze może ten, żarcie jakby co. Klep jest tutaj obok, także jeszcze chciałabym sobie kup. Przystanek autobusowy jest tutaj, wszystko jest na miejscu, także trafisz bez problemu. Jak coś, to się odzywaj w jakikolwiek sposób. Tylko nie wracaj do tego człowieka. Uciekaj jak najdalej od niego. Jestem chłopem, nie będę w jednej chacie przebywał. To czyli co, ona miała 15 lat, jak on ją porwał, tak? Z domu dziecka. O co to chodzi? Znaczy nie wiem, ile ona miała lat, ale porwał ją z wyrol. Człowiek jest chory, nie? Będzie ciebie szukam. A może ty tutaj leżysz? A nie, to jesteś ty. Ramona! Kiedy ty, człowieku, zrozumiesz, że jej tutaj nie ma? Wypuściłem ją, boś się nad nią znęcasz. Przetrzymujesz się od 5 lat. Nie, no to niemożliwe. Od jakich 5 lat? No, jak mogę. Zostaw mnie, człowieku! No wypuściłem ją, boś się nad nią znęcasz. I weź mnie zostaw. Ja się nad nią znęcam? Ty psychicznie jesteś, człowieku. Puść mnie w tym momencie, tak? No ale gdzie ona jest? Puścił ją! Wypuściłeś? Tak. Ale jak mogłeś chciała to zrobić? Tak? Bez mojego pytania, to jest moja własność. Co? Że co? Że to jest twoja
była coś, ty człowieku chory, to jest normalna osoba. Ale to jest moja kobieta. To czy... my jesteśmy nie razem, jest moja kobieta, zburzasz ją. To jesteś w końcu z nią, z Ramoną, czy z kim ty k***a jesteś? Jestem z nią i jestem z Ramoną. Już jesteś z nikim. Już nie jestem z nikim. No to z kim jestem? Jak sam chcecie, ze sobą? To bierz swoją żonę i wypadz to. Macie mieszkanie. Ale przepraszam. Ale posłuchaj. Ja kocham Marusia. Co mam z tym zrobić? Ale Maruś nie kocha ciebie. Ale ty nie wiesz co gadasz. Musisz dokonać, musisz dokonać wyboru. Albo on, albo ja. Bo ja i ty tak z Ramoną będę. A ty jeszcze możesz być z nami. Ja będę z nim. Z wami? Z nami. Chyba po ci się w mózgu poprzewracało coś. Musimy jakąś wspólną decyzję podjąć. Decyzję. Zabawiliśmy się i to wszystko. Ale co będzie dalej? Ja mam... patrz, macie zajebisty dyn. Ty się zabawiłaś, ty się zabawiłeś. Tak. I wypierdalać stąd, no. Nie, ja tutaj mieszkam. No. Ale macie mieszkanie swoje. Nie mam, wynajęłam, co mam. No to zanuluj umowę wynajmu, no czego nie rozumiesz, kobieto. Nie, się nie tutaj rozumiem. Podoba, macie duży telewizor. Też nierozumna jestem. Macie zaopatrzoną lodówkę. Na razie tu mieszkam. Taka duża przestrzeń, tu mi się podoba. Co ja mam więcej chcieć? Właśnie. Ale zobaczcie, co zrobiliście z tym domem, rozpieprzyliście ten dom. A może takie życie powiesz? Jest, niestety. No i tak, Ramony nie ma. I nie będzie. Ty nie wiesz, gdzie ona jest, no, oczywiście. A to w ogóle kto to jest? Nawet się nie wiem. A, cześć kolego. Jak, w ogóle jak masz na imię? Bo w ogóle możemy się zapoznać, jakbyś miał ochotę. Nie potrzebuję. Ja mam na imię ja. No ale wiesz co, mam coś ciekawego tobie do pokazania tam w pokoju na górze. Jakbyś miał ochotę. A ja ten, się ja przejść. Mam zajęcie, coś robię. Ja nie muszę nic jeść. No ale może jednak byś się zdecydował. Bo nam naprawdę jest bardzo atrakcyjna rzecz na górze. I to tylko bym ci pokazał. Ramony i nie ma. Nie pogadaj na osobności, przetłumacz. Wbij mu jakoś do tej głupiej, pustej głowy, że gość jest psychicznie chory. I że nie będzie miał ani żadnej Ramony, może być z tą swoją żonką. I tyle. No to chodź, idziemy. Porozmawiamy sobie na górze. No dobra, no idź. Jak ci się uda każe to ogarnąć, to jesteś mistrzem. Bo ja już nie mam siły. Nie, nigdzie nie idę. Już mnie wystarczająco znerwowaliście. Co wy robicie? Rozmawiamy. I sobie sama rozmawiaj z Lucją. Chodź. Wariatka. Chodź, nie wyzywaj. Nie! Chodź no. Nie będę z panią rozmawiał. Nie mówiłam, nie mów mi pani, tak? Nie tyle, na tyle jestem nie stara. W sumie jeszcze. Nawet pani na to nie zasługuje. Ale jestem miły. Jesteście chorzy. Zostaw mnie, ty wariatko! Zostaw mnie! Czekaj, co się dzieje? Odłóż tą pałkę! Odejdź ode mnie! Odłóż tą pałkę! Odłóż tą pałkę! Co on chciał zrobić? Co chciał zrobić? Nie wiem, zabić go, połamie mu normalnie nogi. Odejdziesz od niego? Ty zboczeńcu stary. Co wy robicie? Dobra, nie! Nic nie robimy, rozmawiamy tylko ze sobą. Odejdź zboczeńcu, odejdź, siadaj. No chciałem się tylko... Siadaj zboczeńcu. Siadaj zboczeńcu. Siadaj zboczeńcu. Ja dziękuję wszystkim, ja opuszczam to. To mi... dlaczego? Czemu mi to robisz? Gdzie ty pójdziesz? Idziesz ze mną, idziesz czy zostajesz? A gdzie chcesz, ja pójdę z tobą. Nie, ja sam chcę uciec jakaś... A ja tu zostaję. To se zostań. Chodź, masz kumpana, wychodzisz? No idziemy. Marek. Wolę już nigdy nie widzisz tego domu. No nie rób mi tego, no. Gdzie ty pójdziesz? Zostań. Pójdź, gdzie ty pójdziesz? Co ty pójdziesz? Goły idziesz, obnażony? Wy zboczeńcy zasrali. Dlaczego zaraz zboczeńcy? Ja tego nie rozumiem. Jak ktoś lubi całkiem coś innego. Odsuńcie się ode mnie. Płaczesz, śmiejesz się, co ty w ogóle robisz, kobieto? A ty co, zboczeńcu zasrany? I zostaję tutaj. Leczcie się, jesteście chorzy. Może ty byś chciał? Ja bym tutaj mam takie coś fajne. Pieprzaj. Tak trzeba odczekać trochę, bo jest godzina która? Jest godzina 20:38 w tym momencie. Wrócimy tutaj o północy. Takie będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Chodźmy chociaż po jakąś kurtkę, bo ja tam już nie wchodzę z powrotem. W samochodzie jest kurtka, to przyjedziemy się gdzieś samochodem. Dobra, to tyle z nagrywania, bo... Bo nie, no, nie ma co nagrywać tego. Tyle. Pani syn jest gwałcicielem. A to nie jest przypadkiem dziecko mojego syna? To przez tą k***wę. Tylko idziesz k***a i gwałcisz kobiety! O Jezus Maria. No, rozbieraj się. O Jezus Maria.